Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że już jestem widoczny. To się z różnym opóźnieniem otwiera zwykle te webinary, więc nie wiem, mam pewności, ale wydaje mi się, że już chyba jestem widoczny. Drodzy Państwo, witam poświątecznie, wiosennie. Wiosna kojarzy się niektórym niestety przykro, bo kojarzy się z alergią. I właśnie o tych alergiach będziemy rozmawiać dzisiaj. Natomiast no, muszę uprzedzić Państwa, że będzie trochę skomplikowanych i trudnych sformułowań. Musimy je użyć, choć będę się starał jak najmniej używać. Na końcu będą propozycje surowców zielarskich, które używamy w przypadku alergii. Zatem proszę o cierpliwość tych, którzy nie zrazili ci, którzy może pewnych rzeczy nie będą rozumieć, bo to są trudne zagadnienia. Proszę Państwa, alergia, czyli nadwrażliwość. Wrażliwość to jest coś, co fizjologicznie powinniśmy mieć, czyli wrażliwość na antygeny, na substancje, które chcą wniknąć do naszego organizmu, i organizm musi sobie z niej poradzić w sposób taki, żeby po prostu one nie wywołały u naszym organizmie jakichś problemów zdrowotnych. Ale taką sytuacją, którą spotykamy u części z nas, jest nadwrażliwość, i to już jest patologia. Czyli wrażliwość na patogeny, na antygeny, fizjologia, zdrowie, natomiast nadwrażliwość to już jest patologia. I teraz dlaczego ta patologia u nas się pojawia? I tutaj macie Państwo sześć takich elementów, które mogą nam dowieść, iż jednym z głównych czynników predysponujących nas do zachorowania na choroby alergiczne są czynniki genetyczne. I patrzcie Państwo na tą tutaj tabelę. Obciążenie rodzinne jest u większości z nas, jeżeli mamy alergię. Ja sam mam alergię, więc wiem coś o tym, choć nie pamiętam, że moja mama czy tata mieli alergię, ale być może ja jestem w tej grupie, gdzie nie mieli obciążenia. Obciążenie dziedziczne sięga od 40 do 80%. Gdy jeden z rodziców ma alergię, to prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało alergię, wynosi 40%. Gdy oboje rodzice mają alergię, prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało alergię, jest 60%. Oczywiście nie znaczy to, że będzie miało obciążenie na te same alergeny. Częściej na alergię zapadają chłopcy. Częściej jest, gdy matki mają alergię, to częściej wtedy właśnie chorują dzieci. No i tutaj jeszcze musimy brać pod uwagę to, że na ten cały materiał genetyczny, który nosimy, nakładają się zmiany epigenetyczne. I tu jest pierwsze takie słowo trudne. Epigenetyka dla części z Państwa może być niezrozumiałe. Otóż nasz materiał genetyczny jest przekazywany, ale nie zawsze wszystkie jego części, wszystkie części tej nici DNA są ujawniane. My mamy zdolność, nasz organizm ma zdolność do tego, żeby część ujawnić, czyli wykazać tak zwaną ekspresję, a część nie. I to, jak czynniki środowiskowe wpływają na to właśnie ujawnianie się tej nici DNA i jej części, to właśnie to bada epigenetyka, czyli nauka o wpływie środowiska na ekspresję genów. Oczywiście mamy różne wpływy, i te wpływy będziemy zresztą analizować za chwileczkę, co do profilaktyki i leczenia alergii. Zatem czynniki genetyczne są takimi czynnikami, które tutaj w przypadku alergii mają bardzo ważną, istotną rolę. My chorujemy na alergię i rozpoznajemy ją na podstawie trzech możliwości, czyli objawy kliniczne, dodatkowe próby skórne i obecność przeciwciał IgE w surowicy, bądź też innych przeciwciał. IgE to chodzi o typ pierwszej odpowiedzi. Objawy kliniczne są bardzo ważnym elementem. Zawsze w leczeniu i w diagnostyce one dominują nad wszystkimi innymi sposobami odkrywania jednostki chorobowej.
I jeżeli mamy alergię, to w większości z nas alergia kojarzy się z nadwrażliwością typu pierwszego. Bo alergia występuje, może pojawiać się w różnych typach. Niektórzy mówią o 4 typach, niektórzy mówią o 5 typach. Ja na razie przedstawię Państwu krótko typy odpowiedzi alergicznej. Czyli nasz organizm może w różny sposób reagować na alergen. W różny sposób. Zależy od tego, co on tamtenże alergen w naszym organizmie, jaki punkcik dotknie, tak my reagujemy na alergię. I na przykład to, co najczęściej się objawia i co się najczęściej przez u osób, które alergie mają, czego doświadczają, to jest katar sienny, atopowe zapalenie skóry, alergie pokarmowe, wstrząsy anafilaktyczne, astma, pokrzywka. I oto jest właśnie wszystko odpowiedź typu pierwszego. Czy Państwo wiecie, jak wygląda katar sienny, atopowe zapalenie skóry, to zmiany na skórze, alergie pokarmowe? No, ci, co mają, to wiedzą. I tutaj w tym typie alergii alergen spotyka się z przeciwciałem IgE, które to przeciwciało łączy się z komórkami tucznymi, bazofilami i one wyrzucają z siebie taką substancję, która powinna Państwu być znana, histamina. Histamina, bo są leki antyhistaminowe, prawda? Czyli leki blokujące efekt działania histaminy. Więc typ pierwszy alergii to jest taki typ, który najczęściej znamy, najczęściej kojarzymy, że jest to alergia. Ktoś ma alergię, czyli to jest typ pierwszy. Niemniej jednak są też inne typy i tu króciutko bardzo o tych typach jeszcze Państwu powiem, ale jeszcze jedna rzecz. Też ktoś może się tutaj właśnie z takim sformułowaniem spotkać atopia. Co to jest atopia? To jest dziedziczna skłonność do alergii. Czyli to, co na początku mówiłem, że geny mają, mają znaczenie. I atopia właśnie to jest skłonność do alergii typu pierwszego. I ujdźmy do innych typów alergii. Inne typy alergii to typ nadwrażliwości. Drugi, tutaj przykładem takiej nadwrażliwości jest na przykład reakcja po przetoczeniu obcej grupy krwi. Wtedy jest ten wstrząs, możemy dochodzić. W typie drugim też mają, on się też łączy z chorobami autoimmunologicznymi. Co się tam dzieje? Dzieje się po prostu to, że tam są immunoglobuliny już inne, IgG, IgM i one mogą niszczyć komórki, czy działać cytotoksycznie, ale mogą też zmieniać funkcję komórek. Na przykład tak, są takie koncepcje mówiące o tym, że w ten sposób może dochodzić do nadczynności tarczycy. Więc typ drugi to niszczenie komórek przez w mechanizmie alergicznym. Typ trzeci to są kompleksy immunologiczne, czyli to przeciwciało, nasz obronny, nasz żołnierz łączy się z antygenem i taki kompleks może krążyć w naszym organizmie. I w zależności od tego, gdzie się odłoży ten kompleks immunologiczny, może w tym miejscu być desant tych, jak kompleksów będzie dużo, to tam powstaje stan zapalny, który może prowadzić, i ten mechanizm tego stanu zapalnego, może prowadzić przez tworzenie się mikrozakrzepów, namnażanie tkanki łącznej do nieodwracalnych zmian. Więc typ trzeci to krążące kompleksy immunologiczne. Tak można by było w skrócie tą sprawę przedstawić. I typ czwarty odpowiedzi immunologicznej to typ, którym my odpowiada, nasz organizm odpowiada w przypadku, gdy ktoś ma uczulenie na metale, taka alergia kontaktowa. Alergia kontaktowa, czyli na przykład często pacjenci mają, niektóre osoby mają uczulenie na nikiel, pamiętacie, to te osoby to nie mogą żadnej biżuterii nosić na przykład, bo wszystko powoduje zaczerwienienie skóry. To są osoby, to jest też alergia tylko typu czwartego, więc w skrócie musiałem to Państwu powiedzieć, gwoli prawd oczywistych, bo być może ktoś będzie chciał to jeszcze raz obejrzeć sobie i po prostu będzie wtedy trochę bardziej mu to przybliżone. Tutaj przykłady tych nadwrażliwości. Pierwszy typ właśnie o tym, który Państwu mówiłem, jest natychmiastowa alergia. To jest to, co my najczęściej kojarzymy z alergią jako taką. Proszę Państwa, alergia typu pierwszego, czyli to, co spotykam najczęściej, to jest bardzo często alergia na pyłki roślin. Tutaj pokazuję Państwu kalendarz pylenia.
roślin w Polsce i mamy tutaj aktualnie połowę kwietnia, co nam tutaj pyli najbardziej? Wierzba, jesień, grab, brzoza, bóg, dąb, sosna, czyli mamy teraz szczyt uczulenia na drzewa, na pyłki drzew. Przełom maja i czerwca to będzie uczulenie na trawę, ale teraz mamy w naszym klimacie uczulenie na drzewa. Oczywiście też musicie Państwo sobie zdać sprawę z tego, że uczulenie typu pierwszego, takie właśnie na dane pyłki, na przykład traw i drzew, może powodować też, że mamy dodatkowo alergię pokarmową, tak zwaną alergię krzyżową, bo jak się okazuje, alergia może także być skrzyżowana z alergią pokarmową i na przykład możemy w okresie letnim być uczuleni na pyłki, trawi drzew, a powiedzmy potem na przykład doświadczać alergii na przykład mąkę pszenną. To tak się też może zdarzyć, że mamy tak zwaną alergię krzyżową. Więc jeżeli ktoś na przykład w okresie pylenia ma takie intensywne objawy kichania, wycieku z nosa, płaczu, łzawienia, to może być na przykład w innych okresach w innych okresach roku, gdy nie ma pylenia, może też reagować alergicznie na produkty na przykład zawierające zboża. W 30% przypadków ta alergia krzyżowa występuje. Wtedy nie będzie takich żywych objawów, ale na przykład może odczuwać zatkany nos po zjedzeniu jakichś tam potraw zawierających na przykład ziarna zbóż. To taka dygresja, że alergia może też się objawiać w ten sposób. Nie zawsze oczywiście, ale w 1/3 przypadków tak się może zdarzyć. Teraz jak my możemy wpływać na to, żeby tej alergii nie mieć? Na początku chcę Państwu przedstawić wpływ czynników środowiskowych i ten wpływ jest tutaj Państwu pokazany. Pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, to hipoteza higieniczna. Taka hipoteza jest dość popularna i ona mówi tak, że w obecnej sytuacji, kiedy my mamy bardzo sterylne wychowanie, czasami te dzieci nie mają wpływu, nie mają kontaktu z alergenami. Mamy program szczepień, który też nie powoduje, że dzieci chorują na choroby wieku dziecięcego. No to nie ma czegoś, co się nazywa treningiem immunologicznym. I ten trening immunologiczny, który powoduje, że jesteśmy odizolowani od... Brak treningu immunologicznego to jest odizolowanie od ewentualnych alergenów. Jak my nie mamy tego kontaktu, czy też nasi rodzice, nasze matki nie mają kontaktu, to możemy częściej chorować na choroby alergiczne. I ta hipoteza nazywa się hipotezą higieniczną. Co więcej, proszę Państwa, są kraje, w których stosuje się nawet zakażenie pasożytami jelitowymi po to, aby albo zlikwidować objawy alergiczne. Są prace badawcze mówiące o tym, że na przykład zakażenie, już nie powiem jakim pasożytem, żebyście Państwo tego na własną rękę nie robili, bo to lekarz musi robić, może spowodować, że na przykład zniknie astma. Albo objawy astmy się złagodzą. Są takie sposoby leczenia. One w Polsce chyba nie są praktykowane, z tego co wiem, ale na pewno są praktykowane za granicą, w niektórych krajach. To dotyczy tej właśnie hipotezy higienicznej. Co jeszcze ma wpływ na rozwój alergii? Flora jelitowa. Ja o tej florze jelitowej mówiłem wielokrotnie. O niej bardzo dużo jest w tej chwili w mediach, zwłaszcza internetowych. Tam mam ci bez przerwy o prebiotykach, cały czas się coś toczy. I teraz o cóż chodzi w przypadku alergii? Otóż są dowody na to, że jeżeli w naszym biotopie jelitowym, czyli w naszych jelitach dominują bakterie Bacteroides, z rodzaju Bacteroides, Bifidobacterium, Escherichia coli, to mniejszą mamy skłonność do alergii, ale gdy kolonizacja jelita grubego jest przeprowadzona przez takie bakterie jak Staphylococcus aureus, czyli gronkowiec złocisty, czy Clostridium difficile, no to wtedy, jeżeli one są w za dużej ilości, wtedy tendencja i skłonność do alergii jest większa. Więc mikroflora. I tutaj się z tą mikroflorą jelitową wiąże to, co my spożywamy. Bo spożywając
produkty bogate w błonnik, kwas omega-3, witaminę D3, ale redukując tłuszcze utwardzone, mamy mniejszą skłonność do alergii. Niemniej jednak absolutnie na czoło wysuwa się karmienie piersią. Nic tak dobrze nie ma, żadna z metod profilaktycznych jest tak dobrze udokumentowana jak karmienie piersią. 7-krotnie zmniejsza się ryzyko alergicznych zmian skórnych w przypadku, gdy kobieta karmi dziecko piersią. Żadna mieszanka ziołowa nie zastąpi, mieszanka pokarmowa, przepraszam bardzo, nie zastąpi karmienia piersią. Powiem Państwu taką historię ciekawą. Otóż jakiś czas temu, chyba 2-3 lata, odkryto, że w pokarmie kobiecym znajduje się taka substancja, która jest oligosacharydem, czyli jest substancją, jest takim łańcuchem cukrowym, którego enzymy trawienne dziecka nie są w stanie strawić, ale ona jest w tym mleku po to, w tym pokarmie kobiecym, żeby się nie ożywiły bakterie. I przy podawaniu karmieniu dziecka piersią, dostarczaniu tego oligosacharydu, w naszych jelitach wykształcają się właściwe bakterie. Do tego stopnia natura jest cudowna. Więc, drogie panie, jak długo możecie, tak karmcie swoje dzieci. Zachęcam do tego ze wszech miar. Drodzy Państwo, kolejne czynniki środowiskowe. Zanieczyszczenia motoryzacyjne, szczególnie te z silników diesla, powodują, że w jamie nosowej zwiększa się ilość immunoglobulin IgE. To są te immunoglobuliny, które są odpowiedzialne za typ pierwszy alergii. Tej anafilaksji, tych katarów siennych, tej astmy. To są właśnie te immunoglobuliny. I one właśnie, ich wzrost jest zwiększy w przypadku zanieczyszczeń spalinami z silników diesla. To też wiąże się z promocją rozwoju limfocytów TH2. Nie będę o polaryzacji immunologicznej Państwu mówił, bo to tutaj Państwa rozbiło. Jakbyście tego mogli nie zrozumieć, część z Państwa, więc nie będziemy o tym wspominać. Niemniej jednak zanieczyszczenia motoryzacyjne, o tym trzeba pamiętać. Dym tytoniowy również ma wpływ na wzrost takiej interleukiny czwartej, która też promuje rozwój alergii. Już nie będę mówił o jakich mechanizmach, bo też nie chcę Państwa tutaj epatować jakąś biologią molekularną. Niemniej jednak dym tytoniowy również zwiększa prawdopodobieństwo alergii typu pierwszego. Ekspozycja na niepatogenne bakterie i alergeny. Otóż okazuje się, że kobiety żyjące w środowisku wiejskim, które mają większy kontakt z naturą, te panie, będąc w ciąży i nosząc swoje dziecko, powoduje to, iż ich dzieci zmniejsza się prawdopodobieństwo alergii u tych dzieci. Kolejne substancje, które mogą wpływać na alergię, to te, które uszkadzają florę jelitową. I tutaj na czoło wysuwają się antybiotyki, tu wysuwają się też inhibitory pompy protonowej, czyli te leki stosowane na zgagę, te leki, które mają własności przeciwzapalne, syntetyczne leki przeciwzapalne, które też uszkadzają florę jelitową. Więc leki również mają wpływ na to, czy alergię mamy, czy nie mamy. Więc powiedziemy o czynnikach środowiskowych, a teraz przechodzimy do ziół. No, absolutnym królem w przypadku leczenia chorób alergicznych jest olej z nasion czarnoszki siennej. No, to jest rzeczywiście nadzieja dla alergików. To ja o tym wielokrotnie już mówiłem. Pamiętam, jak zaczynałem tą czarnuszkę promować jako substancję antyalergiczną. Ja sam jestem alergikiem, sam mam katar sienny i sam stosuję. My tu mamy w Centrum Ziołolecznictwa, jest także krzotki preparat, który używamy od bardzo wielu lat, gdzie mamy wystandaryzowaną zawartość oleju eterycznego. Doskonale on działa. Sam go używam bardzo często, bo jestem alergikiem, mam katar sienny.
I cóż, cóż to za substancja, ta ziarnuszka ziemna? Otóż no dość niesamowita, powiem Państwu, dlatego że jest ona używana w medycynie od czasów starożytnego Egiptu. Skąd o tym wiemy? Dlatego, że w grobowcu Tutenchamona znaleziono nasiona ziarnuszki ziemnej. Zazwyczaj w grobowcach znajdowano takie substancje, które wedle wierzeń Egipcjan, starożytnych Egipcjan, były potrzebne zmarłym do tego, żeby żyli po śmierci w dostatku i w zdrowiu. Zatem to było ważne, coś ważnego. Ziarnuszka była stosowana w starożytnej Grecji. Bólach głowy, zatkanym nosie, bólach zęba. Piszą o niej znane postacie medycyny. Hipokrates, Galen, Avicenna, także polscy autorzy. Medycyna tradycyjna Indii również używa w swoim portfolio, ma czarnuszkę i używa się ją w leczeniu astmy. Główne badania nad czarnuszką odbywają się w krajach Środkowej Azji, Północnej Afryki, ale także w Stanach Zjednoczonych, które współpracują naukowo z tymi rejonami świata. Czarnuszka siewna zawiera w swoim składzie olej tłusty od 30 do 50%. A najważniejszą substancją, tak się domniemywa, w tym oleju jest olejek eteryczny, który jest bogaty w różne substancje prozdrowotne. Uważa się, że nigelon to jest taka najważniejsza substancja prozdrowotna, która jest w olejku. Ale oczywiście, proszę Państwa, to nie jest tylko nigelon. Żeby ktoś nie myślał, że to tylko sotę można podać. Nie. Substancje naturalne muszą być podawane w kontekście innych. Tak samo nie resweratrol czysty, tylko ekstrakt ze skórek winogron, który jest bogaty w resweratrol. To musi po prostu być w kontekście. Więc czarnuszka siewna, olej z tej rośliny, to jest to, co działa antyalergicznie. I są tego liczne dowody. Sam mam osobiste dowody na ten temat, bo osobiście stosuję i pomagam. Ja mówiłem o czarnuszce już parokrotnie, ci, co mnie słuchali poprzednio, więc też nie będę się tu specjalnie na nią rozwodził, ale też może tutaj wspomnę o tym głównym jej zastosowaniu, czyli działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. No, na wszystkie alergie można go stosować. Nawet nie typu pierwszego, też również mogą mieć dobre efekty. Ona też ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwrobacze, działa przeciwrzodowo, chroni nasze narządy wewnętrzne przed uszkodzeniem, protekcyjnie na wątrobę, nerki. Czarnuszka również jest używana w cukrzycy, bo po pierwsze redukuje poziom glukozy w surowicy, ale także działa jako profilaktyczna substancja w uszkodzeniu nerwów, które są uszkodzone z powodów cukrzycy. Ma też oddziaływanie antynowotworowe. Jest dużo różnych prac badawczych o tym świadczących, no, w modelu komórkowym albo zwierzęcym. Niestety nie ma wystarczających dowodów jeszcze przeprowadzonych badań na ludziach. No ale to będzie bardzo trudne do przeprowadzenia, zważywszy na to, jakie jest podejście. Ale być może, że w krajach takich jak Indie, Chiny, gdzie te badania naukowe co do naturalnych produktów dynamicznie idą do przodu, że stamtąd przyjdą wieści na temat właśnie potwierdzenie antynowotworowego działania czarnuszki. Ja w każdym razie zalecam olej z czarnuszki osobom, które mają nowotwory. Proszę Państwa, ale wróćmy do kwestii alergii. Dlaczego ona jest tak skuteczna? No, mamy mechanizmy działania różne. Przede wszystkim ona działa antyhistaminowo, czyli tak jak leki o działaniu antyhistaminowym. Mamy tych leków całą masę. Zaraz Państwu pokażę porównanie jej z jednym z nich, czyli z cetryzyną. Działa przeciwzapalnie i to też w dość silny sposób. Hamuje kurczliwość mięśni tchawicy, co ma znaczenie w przypadku leczenia astmy, zwłaszcza że ona też łagodzi stan zapalny w drogach oddechowych. Hamuje też kurczliwość mięśni i mięśniówki gładkiej jelit, co ma znaczenie na przykład w bólach brzucha. To te mechanizmy, które czarnuszka ma, to są jedne z mechanizmów. Oczywiście można ich jeszcze wymieniać więcej, ale ja chciałem się skupić na efektach. I te efekty na przykład mogę Państwu zademonstrować na tym badaniu. To jest badanie, które było przeprowadzone na dzieciach, proszę Państwa, w wieku, jedna grupa to była 6-17 lat, druga grupa 6-15 lat. Stosowano różne dawki.
oleju z czarnuszki. Jedna z nich to było 500 mg 3 razy dziennie po jednej kapsułce. Druga była 1000 mg, czyli 1 gram 3 razy dziennie, czyli dwukrotnie większa. My używamy w Centrum Ziołolecznictwa Józefa Grzegorza preparatu, który ma 500 mg oleju w kapsułce. I to badanie miało dowieść tego, że zarówno taka dawka, jak i taka przynosi dobre efekty. Bo jak Państwo widzicie na tym diagramie okrągłym, 80% pacjentów odpowiedziało poprawnie i uzyskało efekt terapeutyczny po stosowaniu czarnuszki, oleju z czarnuszki. Natomiast moje odczucie, moje doświadczenie, też osobiste, nie tylko jako lekarza, ale też jako pacjenta, jest takie, że jednak ilość ma znaczenie. Bo na przykład, gdy ja mam napad kataru jesiennego, zdarza się czasami tak, gdy ten powietrze aż tak tętni tym gorącem nad tymi łąkami i unoszą się tam różnego rodzaju pyłki. Być może też unoszą się calineczki, ale to już inna kwestia. I gdy to się wszystko tak tętni, to wtedy ja szczególnie czuję tę alergię. I zdarzyły mi się przypadki, że dopadła mnie taki atak i wtedy stosuję nawet 4 kapsułki naraz, to są 2 gramy. Czy to jest bezpieczne, ktoś by się spytał. No jest bezpieczne. Badania toksyczności czarnuszki były robione w modelach ostrej toksyczności, przewlekłej, półprzewlekłej. No i wszystko wykazało, że jest to produkt bardzo bezpieczny. Pamiętajcie też Państwo o tym, że czarnuszka jest stosowana, używana była w medycynie bardzo, bardzo długo. Jest popularną przyprawą, więc nie należy się obawiać jej stosowania. Być może wyjdą jakieś prace badawcze, jak to do wszystkiego się tam czepiają, jak coś jest skuteczne w leczeniu, a jest naturalne, to za jakiś czas pojawiają się informacje. Ale przecież tutaj taka toksyczność jakaś, prawda? Będą takie doniesienia, bo ona jest bardzo dużą konkurencją. Czarnuszka jest bardzo dużą konkurencją do leków antyhistaminowych, a wiecie Państwo, że w telewizji aż kipi telewizja od tych leków, od tych wszystkich tam informacji, jakie to uzyskujemy, prawda, że kupcie sobie taki czy inny lek syntetyczny. Tylko że, proszę Państwa, to nie jest takie proste, bo jak się stosuje leki syntetyczne, tutaj mamy takie porównanie, to mamy też niestety dużą skłonność do powikłań. Jakie są powikłania stosowania czarnuszki? Jak za dużą dawkę damy, to wtedy uzyskamy efekt taki, iż możemy nam się lekko odbijać tym olejkiem eterycznym. Dla mnie to nie jest żaden problem, no ale dla niektórych, powiedzmy, może to być jakiś tam problem. Więc tak bywa. Natomiast zobaczcie Państwo, jak to wygląda, jak wygląda czarnuszka versus cetyryzyna 10 mg. To jest taka typowa dawka tej substancji leczniczej. I tak, ilość powikłań typu np. bezsenność w przypadku czarnuszki u 2 na 10 pacjentów, czyli około 10%, ona pobudzająco zadziałała. Bóle A w przypadku cetyryzyny 35%. Bóle głowy u 10% przypadków, czarnuszka nie ma bólu głowy, nie wykazuje. Suchość w ustach w przypadku cetyryzyny 20%. Senność w ciągu dnia prawie połowę. Są kraje na świecie, na przykład Wielka Brytania bodajże, która informuje, że po lekach o działaniu antyhistaminowym nie wolno prowadzić samochodu. I rzeczywiście ci ludzie są, część leków antyhistaminowych, które były pierwotnie stosowane w alergii, teraz są stosowane jako leki uspokajające. I takim lekiem na przykład hydroksyzyna jest. Każdym się kojarzy się pewnie Państwu, znaczy z uspokajaniem i następnym działaniem. Nie, to jest lek antyhistaminowy. Ale nie jest skuteczny w leczeniu alergii tak mocno, jak jest skuteczny w uspokajaniu, czy działa nasennie wręcz. Więc proszę o tym pamiętać. Leki syntetyczne oczywiście mogą być stosowane, zwłaszcza jak je zaleci lekarz, bo ja bardzo odradzam Państwu samoleczenie lekami syntetycznymi. Ja jestem przerażony i w ogóle to jest skandal, żeby w telewizorze były reklamowane leki sterydowe w postaci maści. Widziałem to na własne oczy, nie widziałem, że w ogóle takie coś się reklamuje. Przecież leki sterydowe to są silnie działające środki, a to, że podajemy w formie maści, to nie znaczy, że one nie działają.
to tak nie może być, więc proszę naprawdę korzystać z porad lekarskich. Zresztą zawsze to Państwu mówię, dzisiaj też Państwu to przypominam w czasie tego mojego wystąpienia, to co ja tutaj mówię, to jest po prostu taka informacja, żebyście Państwo wiedzieli, żeby się Wasza świadomość wzrosła, ale od leczenia są lekarze, więc jeżeli jest potrzeba stosowania leków, idźcie do lekarzy. To jest fachowy pracownik służby zdrowia. Idźcie do farmaceuty, do apteki. To są znakomicie przeszkoleni ludzie. I odwiedzajcie sklepy zielarskie. Naprawdę, wierzcie mi, osoby pracujące w sklepach zielarskich, to w zdecydowanej większości naprawdę dobrzy fachowcy. Oni Wam poradzą. Ale korzystajcie z usług osób, które mogą Wam pomóc. Ale wróćmy do alergii. Zatem, jak Państwo widzicie, porównanie, skuteczność jest podobna, a efekty niepożądane są dużo mniejsze. Nasuwa się pytanie, jaka dawka czarnuszki jest zalecana. I to jest bardzo różnie. Będzie pewnie na pewno pytanie, a jak z dziećmi? Ile dzieci mogą brać tej czarnuszki? Otóż dawka dla dzieci jest określona na 40 do 50 mg oleju z czarnuszki siewnej na kilogram masy ciała. Czyli dziecko 10-kilogramowe to taka kapsułeczka 500 mg idealnie. Można ją przeciąć, wylać na łyżeczkę i podawać. Czy czarnuszkę można pić jako olej? Oczywiście. Można ją stosować w postaci sauté, czyli po prostu nalać sobie na łyżeczkę olej w butelce i ją stosować. Tylko tutaj jest pewne niebezpieczeństwo polegające na tym, że nie jesteśmy w stanie wystandaryzować efekt tego ilości, jak podajemy, a dwa, że nie wiemy do końca, jaka jest zawartość olejków eterycznych. Ta substancja ma własności eteryczne, czyli ulotne, ulata. Może ulecieć z tego oleju i możemy na przykład po tygodniu czy dwóch tygodniach stosowania tego oleju w butelce zobaczyć, że on już tak nie pachnie, jak pachnął na początku. No właśnie, po prostu substancje czynne już z niego wyparowały. Więc trzeba, ja sugeruję w kapsułkach, my używamy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, zgodnie z zasadą Ojca Grzegorza, jak masz stosować jakiś preparat ziołowy, to sobie go zrób. No więc my mamy naszą własną czarnuszkę, badamy olejki eteryczne na początku, potem kapsułkujemy, no wiemy po prostu co mamy. To wiesz co jesz, to jest taki w sensie program jednej z popularnych dziennikarek. No więc my też wiemy co jemy. Wracając do tej alergii, astma oskrzelowa. To jest choroba, która u dzieci, która w ogóle generalnie stoi na dwóch nogach. Astma oskrzelowa stoi na dwóch nogach, na nodze przeciw, na nodze alergicznej i na nodze poinfekcyjnej. Czyli u młodych pacjentów, u dzieci dominuje efekt alergiczny i to jest przyczyna astmy u dzieci. Natomiast u osób starszych dominuje efekt poinfekcyjny, czyli tam przyczyna jest poinfekcyjna. Na tych dwóch nogach stoi astma, ogólnie rzecz biorąc. Dlatego też w przypadku astmy można stosować jak najbardziej czarnuszkę, ale też proszę Państwa, w momencie mi się przeleciało, ale też należy łączyć to z ziołami o działaniu wykrztusznym, rozszerzającym oskrzela, przeciwzapalnym, rozrzedzającym wydzielinę. I tutaj Państwo macie trzy receptury. Pierwsza to jest tutaj 500 mg standaryzowanego olejku z czarnuszki ziewnej, a druga receptura są takie krople, które my używamy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki. I to jest najczęstsze połączenie, ale na przykład gdy mamy do czynienia z dziećmi, to raczej kropli się nie stosuje, dlatego że dzieci źle tolerują alkohol, nie powinno być podawane. No, są takie sposoby na to, jak już nie mamy wyjścia, to możemy podać na bazie alkoholu, tylko trzeba te krople wtedy nalać na gorącą wodę, żeby odparował alkohol. Alkohol paruje w temperaturze 62 stopni, więc on szybko odparuje. No i pozostanie to wszystko sauté. No nie będzie to tak, powiedzmy, w 100% bez alkoholu, no ale taki sposób można sobie tutaj zastosować. Niemniej jednak wtedy rekomendujemy raczej mieszankę ziołową o bardzo podobnym składzie, gdzie też ten efekt jest dobry. Zatem
To jest sposób w przypadku astmy oskrzelowej. Jeżeli to takie receptury my używamy. Jeżeli mamy alergię, to mamy też pewne doniesienia, są pewne tezy, które postawione są przez immunologów i te tezy mówią, że działanie przeciwzapalne zmniejsza zapadalność na choroby alergiczne. To taki wniosek wysunięto po analizie takiej, że jeżeli w czasie, kiedy się w medycynie zaczęły dominować jako środki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe paracetamol względem aspiryny, bo przedtem stosowano aspirynę dość powszechnie także u dzieci, teraz się rzadko stosuje, no to ta ilość alergii wzrosła. Jeżeli ta teza jest prawdziwa, ta hipoteza jest prawdziwa, mi się wydaje, że jest prawdziwa, to rzeczywiście stosowanie środków przeciwzapalnych w przypadku chorób alergicznych ma znaczenie. Ja jestem osobiście o tym przekonany. Dlatego też warto czasami do czarnoczki, która już sama przeciwzapalnie działa, dołączyć też inne surowce zielarskie o działaniu przeciwzapalnym. I tutaj Państwo macie przykład tych surowców. Żywica kadzidłowca indyjskiego, kłącze kurkumy. Kadzidłowiec indyjski bardziej Państwu może być znany pod nazwą Boswellia serrata. To Boswellia właśnie, to po polsku kadzidłowiec. Kłącze kurkumy to ostryż, ale to bardziej przyjął kłącze kurkumy. Kłącze imbiru, korzeń hakorości, czyli czarci pazur inaczej, diabelski pazur. No i kora wierzby, którą Państwo znacie. Dobrze to połączyć z pieprzem. Więc to jest takich sześć surowców zielarskich, które można użyć jako surowce o działaniu przeciwzapalnym. Są to rzeczywiście inne, lukrecja na przykład i tak dalej. Ale jak to zestawić? Tutaj my mamy takie zestawienie, proszę Państwa, zestawienie, które najczęściej stosujemy w przypadku alergicznych sytuacji. Działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i mamy tak, receptura pierwsza, to jest przeciwzapalne działanie i druga tutaj właśnie połączenie. Te dwie receptury można ze sobą łączyć i te efekty mogą być korzystne. To jest to, co my używamy. Najczęściej ta pierwsza receptura jest podawana w ilości od 2 kapsułek. Czasami dajemy większe dawki, nawet 4. Druga sprawa, pamiętajcie Państwo też o tym, że są alergie pokarmowe. I wtedy do czarnuszki siewnej dobrze jest dołączyć taką recepturę, która działa w sposób uszczelniający na jelita. I tutaj właśnie receptura numer 1 to jest receptura koszczek rumianku, owoc kopru włoskiego, babka lancetowata, nasienie czarnuszki, owoc kminku, owoc anyżu i liść melisy. Takie zestawienie my rekomendujemy. To jest zestawienie też, które ja pokazywałem Państwu w przypadku wzdęć, bólu brzucha. To jest w ogóle bardzo ciekawa receptura, bo ona powstała i nazywała się Zioła dla dzieci ojca Grzegorza. W latach 90. zauważyliśmy właśnie wtedy, że dzieci z alergiami skórnymi, które trafiały z takimi egzemami skórnymi, trafiały do ojca Grzegorza i miały też bóle brzucha. Ojciec Grzegorz dawał im zioła na bóle brzucha, a tu się poprawiały nie tylko bóle brzucha, ale też te zmiany na skórze. I wtedy właśnie domniemywaliśmy, o co to chodzi, no nie? Czy to chodzi o to działanie rumianku, takie bardzo antyalergiczne. Ale potem olśniło nas, że to pewnie będzie chodziło o to, że jeżeli błona śluzowa jest szczelna, bo błona śluzowa jelit jest selektywnie przepuszczalna. Co to znaczy? Że małe przechodzą, duże nie przechodzą. Czyli przejdą przez błonę śluzową, jak jest zdrowa, aminokwasy, ale białka i peptydy już nie. Przejdą glukoza, fruktoza, maltoza, galaktoza, czy cukry proste, ale nie przejdą polisacharydy. Ale jak ona nie jest szczelna, bo jest na przykład stan zapalny, bo jest toczący się proces alergiczny, czyli stan zapalny, no to ona jest po prostu, mówiąc kolektalnie, dziurawa. Zatem zastosowanie substancji naturalnych, które uszczelnią tą błonę śluzową, spowodują, że ona będzie nadal, będzie bardziej selektywnie przepuszczalna, czyli będzie bardziej szczelna, uzyskamy wtedy efekt mniejszej prezentacji antygenu, czyli po prostu nasza krew nie będzie miała kontaktu z antygenem, nie będzie nakręcała tej całej spirali alergicznej, spirali zapalnej. Proszę Państwa, zatem mamy jakby trzy postępowania, tutaj jeszcze wrócę, w przypadku astmy oskrzelowej. Oczywiście powtarzam jeszcze raz, bądźcie Państwo pod opieką lekarza, astma oskrzelowa to jest poważna choroba. Więc olej czarnuszki siewnej i któryś ze środków zawierających działanie przeciwzapalne, wyksztuczne,
ziołowych, mieszanek. Metoda stosowania, gdy leczymy szarnuszką i przeciwzapalnymi ziołami. No i tutaj, prawda, kwestia uszczelniania jelit i też czarnuszki. Czarnuszka wszędzie, natomiast te receptury dodatkowo. Oczywiście możemy tym lawirować, to możemy oczywiście łączyć. Tu już jest, ja Państwu podaję takie proste zasady, które tutaj Państwo macie, ale o ile w innych schorzeniach, o których Państwu mówiłem, wszystko tam wydawało się dość proste i łatwe, tak tutaj nie jest łatwe, nie jest proste, bo alergia to nie jest prosta rzecz. I jak Państwo widzicie, jak tego przykłady liczne są, medycyna sobie z alergią zwyczajnie nie radzi. Coś jest, czego my nie wiemy. No, zioła mogą pomóc, ale też musimy mieć świadomość tego, że w porównaniu z innymi terapiami, na przykład w przypadku leczenia nowotworów, no to jest po prostu przepaść między latami, załóżmy, 90. ubiegłego wieku, a teraz latami, których żyjemy. To jest przepaść po prostu, skuteczność, efekty i w ogóle. Także zachęcam Państwa, uważajcie na medycynę alternatywną, na jednak na kwestie przeciw nowotworowe. Tutaj trzeba jednak po pierwsze trzymać się lekarzy. A na przykład w przypadku alergii w latach 90. zaczyna podobnie. Lek glikokortykosteroid, bziewny albo i nie, lek antyhistaminowy, antylokotrienowy i koniec. I w zasadzie tu nie ma dalszego. Więc jest coś, czego powinniśmy szukać, bo tutaj nie ma dobrych efektów po leczeniu alergii. I wszyscy ci, którzy alergię mają, o tym wiedzą, że po prostu no, nie są usatysfakcjonowani. Są pomoc jest udzielana, ale to nie jest, musimy szukać, możemy dojść do tego, dlaczego my to mamy. Może ten webinar Państwu był w tym pomocy. Także dziękuję Państwu za uwagę i teraz pozwolę sobie odpowiedzieć na pytania, które tutaj spłynęły. Muszę się trochę przybliżyć do, bo jestem nieco ślepy, co zresztą widać na złączonym obrazku. Proszę Państwa, idę tutaj sobie od początku. Tutaj chyba muszę. Pójdę od początku z tymi pytaniami. I tak. Córka karmiła piersią do trzeciego roku życia, bo wnuczka miała uczulenie na krowie mleko. Od roku już krowie mleko spożywa, ale za to ma alergię na orzeszki ziemne w klasie, co oznacza, że musi chodzić z adrenaliną. Więc jak się to ma do karmienia piersią? No nie, jest to argument, jest to wyjątek potwierdzający regułę. No, nie wiadomo, co by się działo, gdyby dziecko nie było karmione piersią. Może miałoby ciężką astmę i do tej szkoły chodziłoby w kratkę. Także to nie potwierdza absolutnie tego, bo te badania, które Państwu przedstawiłem, to jest na podstawie badań bardzo takich starych nawet, bo wielokrotnie potwierdzono, że karmienie piersią pomaga. Natomiast to jest to, co ma Pani wnuczka, no to jest rzeczywiście wielki problem. Niestety to dziecko na razie musi się chronić tą adrenaliną. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że były doniesienia mówiące o tym, że orzeszki ziemne, które są w różnych składnikach pożywienia, mogą doprowadzić u dziecka wrażliwego nawet do śmierci. Także no niestety musi być taka sytuacja. Więc to nie jest argument na to, że karmienie nie pomaga. Jaka jest zależność alergii u niemowlęcia, gdy mama jest alergiem? No, Państwu przedstawiałem, że jeżeli jeden rodziców jest, to mamy 40% prawdopodobieństwa, gdy jest dwóch rodziców alergików, 60% prawdopodobieństwa. Jak to jest matka, to jest jeszcze częściej. Dobrze, tutaj mamy dzień dobry Państwu. Jakość mleka mamy ma znaczenie, orzeszki ziemne nie mają wartości odżywczych. No to prawda, że orzeszki ziemne to tylko nazywają się orzeszki. Tak naprawdę to nie są orzechy w sensu stricto. Zupełnie, są to substancje zupełnie niższej, dużo niższej jakości niż np. orzechy laskowe, nerkowce, orzechy włoskie, bazylijskie. Te orzechy są istotnie orzechami. Orzeszki ziemne to nie jest jakościowo jakiś super produkt.
To nie jest superfoods. Dobrze, tu też po prostu odpowiedział pani, to ja nie będę się do tego może na razie jeszcze tak specjalnie odnosił. Jaka suplementacja oleju z czarnuszki jest lepsza? Kapsułki czy olej? No odpowiedziałem właśnie państwu, że zdecydowanie lepszą formą jest forma kapsułkowana. Ale jeżeli mamy małą butelkę, szczelnie zamkniętą, na przykład 150 ml, czy 100 jeszcze lepiej, spożywamy ją w ciągu tygodnia, wydaje mi się, że to można tutaj uzasadnić i ten olej, tak olej eterystyczny nie odparuje tak szybko. Niemniej jednak, jak już wylejemy pół, to nad tą połową gromadzi się olej. Pytanie, może, no dobra, to trzymajmy to w lodówce. Okazuje się, że w lodówce, ja nie jestem technologiem żywności, ale słyszałem o technologii żywności, że trzymanie olejów w lodówce też nie sprzyja im, tam dochodzi jakieś hydrolizy. Nie chcę wchodzić w temat, nie jestem fachowcem, ale też nie było to rozwiązanie. Więc kapsułki są ważne. Kapsułki, to dobrze, że te kapsułki jeszcze są trzymane w blisterach. Mamy takie właśnie, bo mieliśmy jakieś kapsułki, które sypaliśmy do takiego na przykład słoiczka, jak tutaj, o, no i tam był w środku, no nie? I to nie było dobre, bo jak otwaliśmy taki słoiczek, to był zapach tego olejku, ale jak damy w blisterach, to już jest szczelny rzeczywiście wtedy. Dzień dobry, gdzie mogę dostać olej czarnuszki w kapsułkach? Sklepy zielarskie, apteki, bez problemu. Dalej idźmy. Dzień dobry. Szukaj sklepa zielarskiego, też odpowiedział. Dlaczego nie można komentować? A można, dlaczego nie można? Można. Alergia na pot, czyli pokrzywka cholinergiczna. Jak sobie z tym poradzić? W wynikach lekka alergia na kota, roztocza, dieta, nie mogą suplementować witaminy D3, oleju czarnuszki, żadnych efektów, jakie badanie wykonać. Proszę Państwa, no musimy coś więcej wiedzieć, to tak brzmi, bo alergia na własny pot to się nie ma, alergii na własny pot, te objawy, które się pojawiają, przypuszczam, że jest alergia kontaktowa na coś i dodatkowo jeszcze ona się nasila w przypadku, gdy się spocimy, bo wtedy dochodzi jeszcze zły wpływ na zmiany skórne potu. To raczej bym tą tutaj widział, ale to by trzeba było, musiałbym z tą panią porozmawiać osobiście, żeby coś tutaj, czy przez telefon chociażby, żeby coś poradzić więcej. Dopytać musiałbym się po prostu pewne kwestie. Bo można stosować te środki zewnętrzne w przypadku alergii. My mamy takie mydło ziołowe, które używamy, które było testowane na klinikach dermatologicznych nawet. W przypadku alergii skórnej używamy takie mydło ziołowe. Jeszcze ojciec Grzegorz je używał, to jest taki naprawdę preparat już mający historię stosowania 40-letnią, no niemalże. Natomiast rzeczywiście efekty są bardzo dobre. Czasami trzeba stosować, one jest na bazie mydła szarego i wtedy w alergii się to dobrze przydaje. Czy matki karmiące mogą stosować czarnuszkę? Ja zalecam, nie ma problemu, ale jedna rzecz. Może być tak, że po stosowaniu czarnuszki u matek karmiących smak pokarmu się zmieni, o, tak to nazwijmy. I wtedy dziecko może nie chcieć tego pokarmu. Niemniej jednak, ja nawet zalecam u dzieci, które są karmione, że można stosować. Tu nie ma, mamy bardzo długą historię stosowania tej substancji. Czy jakieś wiadomości a propos stosowania przy alergii u zwierząt? Proszę Państwa, no, zwierzę, ja nie stosowałem nigdy u alergii, czy ja może stosowałem, nie pamiętam, czarnuszki u zwierząt, ale antyhistamin dobra antyzapalne działa, nie będzie tak samo skuteczne u przypadku zwierząt. Zwierzęta generalnie źle tolerują leki, zawsze syntetyczne, zwłaszcza przeciwzapalne, przeciwbólowe, więc być może to rozwiązanie byłoby optymalne. Radzę spróbować. Czy można pominąć, której z ziół ma alergię na babkę? Oczywiście, że można. Jeżeli jest alergia, to się wyłącza ten produkt z tej mieszanki ziołowej. Mhm. Mam i korzystam z oleju czarnuszki, inne zioła polecam, tak. Mhm. Mam olej czarnuszki, dorośli to dają radę to przełknąć. Syn 6 lat, niestety nie ma szans, żeby pił. No właśnie, dlatego też, proszę Państwa, u dzieci mamy dwie możliwości. Olej w kapsułce do przełknięcia, albo też inna opcja, i to też nie jest zła opcja, nasiona z czarnuszki siewnej, nasionka, na łyżeczkę miodu,
I tak można stosować. W Azji południowo, w Azji Środkowej, Centralnej i Północnej Afryce między innymi w ten sposób się stosuje. Nawet były badania kliniczne robione na nasionach czarnuszki siewnej, które podawane były łącznie z miodem. Takie badania w przypadku COVID-a ja Państwu prezentowałem jakiś czas temu. Więc można takich różnych sposobów używać. Też używamy oleju z czarnuszki. Stosuje się też produkty pszczele. Produkty pszczele się stosuje, ale w czym? Bo w przypadku alergii to można stosować pyłek pszczeli. Matka pijąca pyłek pszczeli, stosująca pyłek pszczeli w ciąży, oczywiście rozpuszczony w wodzie albo drobno zmielony, ma mniejszą tendencję do alergii, bo to jest narażenie na pewne pyłki. Zresztą bardzo orędownikiem takiego spożywania pyłku pszczelego była pani doktor Górnicka, Jadwiga Górnicka, taka terapeutka, lekarka, która co w terapii naturalnej pisała książki na ten temat, bardzo taka osoba energiczna, poznałem ją. Ja będąc studentem, miała wtedy 83 lata i była w rewelacyjnej formie. I ona sugerowała właśnie pyłek pszczeli w ciąży, że zmniejsza prawdopodobieństwo alergii u dzieci. I to rzeczywiście potwierdziło się teraz w tych badaniach, które mówią, że kobiety z środowisk wiejskich, gdzie więcej tych pyłków mają w otoczeniu, one ich dzieci rzadziej chorują na alergię. Czyli to by się potwierdziło z tymi, co Górnicka mówiła. Czy można mieć jak alergię na czarnuszkę? Proszę Państwa, no można mieć. Ja nie spotkałem się, ale przypuszczam, że można. To jest bardzo szeroko, duży skład ma czarnuszka, więc może, na coś można być uczulony. No, na rumianek są uczulenia, no więc skoro na czarnuszkę, na rumianek są, na czarnuszkę również może być. Nie spotkałem się, ale przypuszczam, że może. Uwielbiam olejki, oleje i zioła. Bardzo się cieszę. Bardzo rzeczowo i konkretnie lubią te wykłady. Bardzo się cieszę, drogi panie, za komplement dziękuję. Czy może pan zrobić wykład na temat Clostridium? Coraz częstszy problem, brak leczenia oprócz tak. No ja właśnie chciałem tam dodać, słuszna uwaga, wielki problem Clostridium difficile, to jest, no, musiałem tutaj brzydkie słowo użyć, ale bardzo niebezpieczne schorzenie. To jest bakteria oportunistyczna, ona się pojawia u osób, które mają niską odporność. Więc jeżeli się chcemy ustrzec od Clostridium, przede wszystkim budowanie odporności. Były na ten temat już moje wystąpienia. Budowanie odporności i stosowanie tej mieszanki ziołowej, którą Państwu tu pokazałem na samym końcu, do uszczelnienia jelit. To ona też się to może bardzo dobrze sprawić. Więc do tej pani Clostridium. Mieszanka ziołowa, którą Państwu pokazałem przed chwilą, w tym właśnie może przejdę na nią. Nie ta, o ta, koszyczek rumianku, koper włoski, babka lancetowata, ona buduje dobrą florę jelitową, do tego błonnik najlepiej z otręby obsiane, babka jajowata czy babka płeśnik, błonnik, bo błonnik powoduje, że bifidobakterium i lactobacillus nam wzrasta w jelitach, natomiast unikanie słodyczy, fast foodów, one budują właśnie te patogenne bakterie. Więc dobre zioła, które działają prebiotycznie, dobra żywność, która działa prebiotycznie, wtedy będą dominować bakterie dla nas prozdrowotne, a Clostridium pójdzie precz. Druga sprawa, stymulacja odporności organizmu, czyli te produkty, o których już mówiłem Państwu. Jeden tam był na bazie jeżówka, melisa, rumianek, róża, miód. Drugi, pyłek pszczeli, propolis, aloes. To się razem stosuje. Jedno, dwa tygodnie, już nie chcę przedłużać za bardzo, ale jest na ten temat mój webinar, na ten temat jak to stosować. Przesięgnąć na profil facebookowy, czy tam do YouTube'a i tam na pewno Państwo zobaczycie dokładnie jak to podawać. Czyli stymulacja odporności, dobra dieta, bogata błonnik i zioła, które działają prebiotycznie. I to spowoduje, że Clostridium nie będzie miało możliwości rozwoju. Tak się to robi. Dobrze, i tutaj już wróćmy do pytań, czy jeszcze są jeszcze pytania. Dziękuję bardzo, Pani podziękowała. Ja też Pani dziękuję za uwagę. Dobrze, i proszę Państwa, nagranie webinaru będzie dostępne. Tak. Dobrze, więc pytania się skończyły. Mamy już wszystko jakby
skończone. Drodzy Państwo, dziękuję za udział. Jaki będzie następny webinar? To się w głowie poplątało. Nie przygotowałem sobie tytułu jeszcze. Mamy dzisiaj, tak my to mamy dzisiaj, 14, więc pewnie przed długim weekendem jakiś jeszcze się pojawi, ale jaki będzie temat, to nie wiem jeszcze, ale Państwu zapewne ten temat za niedługo się pojawi na profilu facebookowym. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i korzystajcie z wiosny i nie miejcie alergii na pyłki traw i drzew, a jak macie, to stosujcie to, co tu powiedziałem. Uprzejmie Państwu dziękuję i do miłego usłyszenia.